Witamy w firmie Technomasz But. Ten film poświęcamy nalewarce do oleju wraz z filtrem i pokażemy pracę całego zestawu z prasą do oleju WT50. Na początek będziemy filtrować olej rzepakowy, świeżo wyciskany, niefiltrowany. Nalewarka zaczyna pobierać olej i przepuszcza go przez filtr. Dalej olej przecieka przez rurę do podstawionej szklanej butelki. Celem uzyskania większej wydajności zaleca się odstawić olej na 24 godziny i nie wlewać osadu do zbiornika. Jak widzimy, jest duża różnica pomiędzy niefiltrowanym, a filtrowanym olejem. Nalewarka działa na zasadzie próżniowego zasysania płynu z różnego rodzaju zbiorników i samoczynnie napełnia butelki. Ilość płynu, jaka ma zostać nalana do butelki, jest bardzo łatwo regulowana, a raz ustawiony poziom będzie powtarzalny przy napełnianiu następnych butelek. Na końcówce znajduje się zawór, który nie daje butelce się przepełnić. Dostawiamy prasę olejową WT50, co otworzy niezawodną minilinię do produkcji oleju na zimno. Olej jest wytwarzany z ziaren rzepaku. Wydajność linii wynosi około 6 litrów na godzinę. Temperatura oleju wynosi około 37 stopni Celsjusza, dzięki czemu możliwa jest ochrona wszystkich cennych składników. Zestaw jest dość łatwy w obsłudze i nie potrzebuje specjalnych umiejętności operatora. Zestaw zawiera nierdzewny filtr świecowy o dokładności filtracji 50 mikronów. Po napełnieniu butelki nalewarka przestaje pompować olej, a jego nadmiar przenosi do specjalnego pojemnika obok. Ten filtr przepuścił 1,5 litra świeżego oleju z dużą ilością zanieczyszczeń. Po filtracji wystarczy go umyć i można pracować dalej. Jeśli nadal masz pytania, wybierz numer infolinii podany w opisie. Specjaliści zakładu udzielą Ci niezbędnych odpowiedzi i pomogą w doborze sprzętu.